Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Reading Vlogu. Mamy dzisiaj poniedziałek, 4 października i tradycyjnie planuję nagrywać tego vloga do końca tygodnia, żeby w niedzielę opublikować go na kanale. Czy mi się to uda, to się okaże. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie książki chciałabym w tym vlogu przeczytać, to przede wszystkim jest to książka Kłamstwa od serca, Emily Giffin. Jest to książka, którą czytam razem z Sylwią z kanału Teachbook. Zrobiłyśmy sobie taki buddy reading, z tego co wiem, to u niej na kanale również będziecie mogli oglądać Reading Vlog właśnie z czytania tej książki. Przeczytałam dopiero, w zasadzie nie dopiero, bo już 95 stron, czyli tak naprawdę 1/3 książki. I muszę przyznać, że zapowiada się obiecująco. Dawno nie czytałam nic pióra Emily Giffin. Kiedyś czytałam jej książki Coś pożyczonego i chyba jeszcze jakąś jedną jej książkę. I jest to taka, fajna pisarka, natomiast nic specjalnego, taka typowa pisarka romansów obyczajowych. Natomiast ta książka zaciekawiła mnie opisem i swoją fabułą, ponieważ mamy tutaj historię kobiety i mężczyzny, którzy poznają się na bodajże 3 miesiące przed atakami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych, przed 11 września 2001 roku. I między nimi od razu nawiązuje się taka dość głęboka więź, bardzo szybko stają się sobie niesamowicie bliscy. Natomiast właśnie po tych atakach terrorystycznych Cecily traci kontakt z Grantem i widzi jego twarz na plakatach osób zaginionych właśnie w tym dniu. Okazuje się, że szuka go żona. Tak więc mężczyzna, którego znała parę miesięcy, z którym była w związku, prowadził podwójne życie. Okazuje się, że miał w ogóle całkowicie inną rodzinę gdzieś tam na boku. No i właśnie bardzo jestem ciekawa, jak ta historia się potoczy. W momencie, w którym jestem, tak naprawdę ta para się dopiero poznaje, dopiero ten ich związek się gdzieś tam rozwija. Zresztą Grant właśnie wyjeżdża też do Londynu w związku ze swoim bratem. Tutaj Wam nie chcę spoilerować, co się wydarzyło, natomiast musi wyjechać na jakiś czas do Londynu, więc tak naprawdę oni znają się dopiero miesiąc, ale jestem bardzo ciekawa, jak ta relacja dalej się potoczy. I jak zawsze w takich książkach, ja bardzo lubię te wątki takie związane z życiem osobistym bohaterów. To znaczy tutaj nasza główna bohaterka Cecily jest dziennikarką, na co dzień pracuje w redakcji jakiegoś tam magazynu. No i bardzo lubię te wątki. Ja zawsze w takich książkach właśnie lubię takie wątki związane z pracą, tym, czym się zajmują nasi bohaterowie. I tutaj właśnie takie wątki też mamy, także to mi sprawia bardzo dużą przyjemność. I mam nadzieję, że ta książka będzie takim po prostu przyjemnym, nawet może wzruszającym czytadłem. Więc jestem nastawiona raczej pozytywnie. A druga książka, którą obecnie czytam, ale jestem na stronie 109 dopiero i powiem Wam szczerze, że ciężko mi się tę książkę czyta, to książka Frankenstein Mary Shelley. Bardzo chciałabym tę książkę przeczytać, bo wiele dobrego o niej słyszałam, natomiast tak jak mówię, ja ją zaczęłam, jestem też w 1/3 mniej więcej, ale jakoś nie wiem, ten styl pisania wydaje mi się dosyć ciężki, jakoś ciężko mi się przez to brnie, też trochę inaczej wygląda ta historia od tego, co sobie wyobrażałam. Myślałam, że tutaj od razu gdzieś tam jesteśmy wrzuceni w taki, wiecie, wir akcji, ale nie, tak naprawdę to tutaj dopiero raz poznaliśmy tego potwora, dopiero raz była o nim wzmianka, a cały czas gdzieś tam ta fabuła kręci się wokół samego doktora Frankensteina, także zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, zobaczymy, czy w ogóle przeczytam tą książkę w tym tygodniu, czy w ogóle będę ją odczytywać, bo jednak zdecydowanie chciałabym się skupić na tej. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp do vloga. Mam nadzieję, że uda mi się całkiem niedługo do Was odezwać właśnie z jakimś takim porządnym update'em. Cześć, mamy środę i chciałam przyjść z update'em, jeżeli chodzi o książkę Kłamstwa od serca Emily Giffin. Nie jestem pewna, czy w tym pierwszym klipie mówiłam mniej więcej, o czym jest fabuła tej książki, więc jeszcze raz się najwyżej powtórzę tak po prostu skrótowo. To jest historia o tym, jak pewna kobieta, Cecily, 28 czy 9-letnia, mieszka sobie w Nowym Jorku, rozstaje się ze swoim chłopakiem, z którym była w związku wiele lat. Myślała o nim dosyć poważnie, natomiast z tego, co tutaj właśnie na początku jest opisane, wynika, że on nie chciał się angażować i właśnie to było przyczyną ich rozstania. I krótko po tym rozstaniu nawiązuje taką, wydawałoby się, przelotną znajomość. Poznaje mężczyznę gdzieś tam w barze, spędza z nim noc i okazuje się, że jest to takie, wiecie, wielkie uczucie. Więc mamy też tutaj taki motyw insta-love, ale do tego zaraz przejdę. No i właśnie nawiązuje z tym mężczyzną relację, taką bardzo szybką, bardzo ognistą, bardzo namiętną, ale jednak zdaje się, że tę dwójkę połączyło coś więcej. Spędzają ze sobą coraz więcej czasu, dość szybko wyznają sobie miłość, ale Grant musi wyjechać do Londynu, ponieważ ma pewne zobowiązania wobec swojego brata bliźniaka, nie chcę tutaj zdradzać może szczegółów, bo może to będzie spoiler dla kogoś, tak więc właśnie wyjeżdża z bratem do Londynu. Więc tak naprawdę ta ich znajomość jest dosyć krótka, bo zaczyna się chyba na początku maja, a kończy się we wrześniu, 11 września, jak wiadomo już z opisu książki, więc
Grant trwa tak naprawdę tylko kilka miesięcy, z czego przez dużą część się w ogóle nie widzą, ponieważ Grant jest w Londynie. Cecily go tam odwiedza na kilka dni, ale no nie jest to jakiś długi czas i nie spędzają tam ze sobą jakoś szalenie dużo czasu. Tak więc trochę to jest dla mnie taki naciągany motyw, jak na to, jak bardzo Cecily jest zaangażowana w tę relację. Natomiast tak właśnie to wygląda. No i nadchodzi 11 września 2001 roku i ataki terrorystyczne w Nowym Jorku. W zasadzie nie tylko w Nowym Jorku, ale w całych Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj akcja skupia się na Nowym Jorku i na World Trade Center. No i właśnie Grant okazuje się osobą zaginioną, to znaczy prawdopodobnie był w tym czasie w budynku w Wieży Południowej, która się zawaliła, nigdy go nie odnaleziono, nigdy nie odnaleziono jego ciała. I Cecily widzi na plakacie, wiecie, tam pojawiały się takie plakaty w Nowym Jorku w tym czasie osób zaginionych, których szukali bliscy, zauważa, że ktoś właśnie Granta poszukuje. I na tym się zatrzymam, bo to jest zdradzone w opisie, ja też o tym mówiłam wiele razy. Natomiast teraz, kiedy tę książkę już prawie przeczytałam, bo jestem, tak jak mówiłam, na stronie 280, więc zostało mi do końca około 100 stron, uważam, że ta informacja jest niepotrzebnie zdradzona na okładce. To znaczy ważne jest to oczywiście, że są tutaj te ataki 11 września, że Grant w tych atakach ginie. Natomiast uważam, że to, że ktoś go szuka i już w ogóle powiedzenie, kto go szuka, to jest zdecydowanie za dużo dla tej fabuły, także tutaj się zatrzymam. No jeżeli chodzi o takie moje wrażenia na temat tej książki, to powiem tak, ona zaczęła się dosyć tak wolno i niepozornie, no bo tak jak wspomniałam, mamy tutaj taki motyw insta love, takiej szybkiej miłości, takiej bardzo, wiecie, namiętnej. I trochę nie byłam taka przekonana do tego motywu, natomiast potem, kiedy właśnie doszliśmy do tych wydarzeń z 11 września, to zaczęłam się maksymalnie wkręcać w tę historię, naprawdę ciężko było mi tę książkę odłożyć. I czyta się ją bardzo przyjemnie, to znaczy, wiecie, to jest czytadło, ale czyta się to bardzo dobrze i naprawdę jestem bardzo zaangażowana w tę książkę. Ale mam do niej sporo zarzutów, bo jest to książka, która ma wiele wad. Przede wszystkim to, że główna bohaterka jest bardzo irytująca. Ja nie wiem, bardzo nie lubię Cecily, bardzo przeszkadza mi to, jak ona się zachowuje, to, jakie decyzje podejmuje. Oczywiście to nie znaczy, że książka jest zła, bo ja wychodzę z założenia, że główny bohater nie jest po to, żebyśmy go lubili i jeżeli głównego bohatera nie lubimy, to też może to być dobra książka. Natomiast Cecily podejmuje tutaj mnóstwo takich wątpliwych moralnie decyzji. Poza tym też ta książka jest całkowicie odarta z tego klimatu. To znaczy, gdyby nie to, że jakby osią fabuły jest właśnie 11 września i my o tym wiemy, to tutaj w ogóle nie ma klimatu tego czasu. Klimat budowany jest w taki sposób, że autorka, główna bohaterka jest dziennikarką. Ona pisze do jakiegoś takiego, wiecie, typowego nowojorskiego dziennika. I mamy takie fragmenty, na przykład pisze artykuły na temat maratonu nowojorskiego, nowego albumu Britney Spears, otwarcia flagowego sklepu sieci Swiss Army i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, po prostu przez to, o czym pisze główna bohaterka, ona nam dosłownie cytuje, o czym pisze, o czym są jej artykuły, tylko przez to właśnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to dzieje się w tamtym czasie mniej więcej. Także no taki bardzo słaby poziom budowania nastroju i klimatu wczesnych lat 2000, powiedziałabym. Także naprawdę mam do tej książki sporo uwag i jest to książka daleka od ideału, ale mimo wszystko bardzo dobrze mi się ją czyta, jest to bardzo przyjemne czytadło i myślę, że jak na razie będzie to takie 3/5. Jest dosyć przewidywalna, my raczej wiemy, dokąd ta historia zmierza, myślę, że już tutaj nic mnie nie zaskoczy. Takim właśnie dobrym plot twistem byłaby ta informacja, która jest podana w opisie. Gdyby nie to, że my już o tym wiemy od samego początku, to rzeczywiście mogłoby być dla nas dużym zaskoczeniem. Natomiast no dobrze się tą książkę czyta, ona jest sprawnie napisana, wiecie, nie ma jakiegoś takiego zgrzytu językowego, że jest jakaś taka, wiecie, bardzo, nie wiem, banalna czy jakaś taka infantylna. Nie. Przyjemnie mi się po prostu spędza z nią czas, także w roli takiego typowego romansidła czy tadła sprawdza się naprawdę dobrze i mimo tego, że ma sporo wad, które dostrzegam, to po prostu dobrze się przy niej bawię i myślę, że moja opinia już się znacząco nie zmieni, ale dam Wam znać, jak skończę tę książkę czytać. Zapraszam na kolejny update, jeżeli chodzi o książkę Kłamstwa od serca Emily Giffin. W zasadzie będzie to już podsumowanie, jeżeli chodzi o tę książkę, bo udało mi się ją skończyć no już dosyć dawno temu, bo ostatni update robiłam, no nie będę nawet mówić kiedy, bo minęło sporo czasu. Właśnie dlatego ja tak rzadko nagrywam te reading vlogi, bo po prostu jakoś, nie wiem, zapominam o tym, żeby usiąść, żeby coś powiedzieć na temat książki, którą przeczytałam i przypomina mi się dopiero po czasie. Tę książkę przeczytałam już, no myślę, że z tydzień, albo nawet ponad tydzień temu. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to mogliście też już wiedzieć moją opinię, ponieważ właśnie ostatnio wrzucałam tam zdjęcie tej książki. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenia, to oceniłam tę książkę na 2,5 gwiazdki na 5. Z tego względu, że mam tutaj takie bardzo sprzeczne uczucia, to znaczy tutaj mi się rozum bardzo kłóci z sercem, bo ta książka ma no, masę wad i nie da się przejść obok tych wad po prostu obojętnie, muszę o nich wspomnieć.
A przede wszystkim tutaj chodzi mi o to, że, no tak, to co już mówiłam, to znaczy główna bohaterka Cecily jest taką bohaterką bardzo, no nie fajną, taką, która podejmuje bardzo takie niemoralne decyzje, niekoniecznie moralne. Zachowuje się tak bardzo dziwnie wobec osób, które są dla niej uprzejme, miłe, które jej pomagają. Natomiast to jakby nie jest takim problemem, ponieważ ja nie uważam, że musimy polubić głównego bohatera, żeby książka była dobra. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeżeli bohater w ogóle wzbudza w nas jakieś emocje, czy to pozytywne, czy negatywne, to bardzo dobrze. Natomiast też bardzo nie podobało mi się to, jeżeli chodzi już o samych bohaterów, jak tutaj została potraktowana Amy. Nie będę mówić, kim ona jest i jaką rolę odgrywa w tej historii. Natomiast przez całą książkę jest to po prostu najsympatyczniejsza osoba, jaka jest w tej książce. Jest taka po prostu do rany przyłóż, jest bardzo wyrozumiała, bardzo taka pozytywna, bardzo pomocna, bardzo uprzejma. Natomiast na sam koniec tej historii w ogóle ona nie dostaje głosu, tylko zostaje przez innych bohaterów potraktowana jednym zdaniem, które w ogóle całkowicie przeczy temu, czego my się o niej mogliśmy dowiedzieć wcześniej. Także to też mi się bardzo nie podobało. No i było takie zupełnie bez sensu. No i też momentami ta książka głosi takie naprawdę szkodliwe treści. Nie pamiętam, czy mówiłam to w ostatnim update'cie, bo tak jak mówię, nagrywałam go już dosyć dawno temu, ale padają tutaj takie kwiatki, jak na przykład to, że lekarz mówi naszej głównej bohaterce, że w ciąży, tam chyba w drugim trymestrze, czy w którymś, może napić się drinka i to w ogóle nic nie zaszkodzi, że jakby jeden drink raz na jakiś czas jest w porządku, będąc w ciąży. No, jakby kobieto, zmień lekarza, taka myśl się tutaj od razu nasuwa, bo coś tutaj jest mocno nie tak. Jeżeli chodzi o ten motyw, który do tej książki przyciągnął mnie najbardziej, czyli właśnie osadzenie fabuły wokół wydarzeń z 11 września 2001 roku, no to też uważam, że autorka trochę źle wykorzystała ten motyw, to znaczy ja się nie mogę tutaj oprzeć wrażeniu, że zrobiła to tylko po to, aby podbić sprzedaż swojej książki, bo to jest książka właśnie z tego roku, a w tym roku przypadała 20. rocznica tych zamachów. No i tak naprawdę nie widzę tutaj innego powodu, dla którego chciałaby to uwzględnić, bo po pierwsze nie ma to żadnej takiej wartości, wiecie, nie oddaje szacunku poległym, zmarłym w tych zamachach. Jakby nie przedstawia nam też tych wydarzeń w jakiś taki dobry, reporterski sposób. Znaczy ja wiem, że ta książka nie jest reportażem i nie o to chodzi, natomiast po prostu to jest tylko element fabuły, który tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo tylko dowiadujemy się, że główny bohater w tym momencie ginie i to tyle. I tak naprawdę te wydarzenia są potraktowane w taki sposób. Są tam, nie wiem, wspomniane przez jeden czy dwa rozdziały, to co się dzieje w Nowym Jorku tego dnia. Natomiast jakby nic więcej z tego nie wynika i no, uważam, że jest to potraktowane tak bardzo po macoszemu, bardzo powiedziałabym lekko i też momentami wydaje mi się, że trochę bez szacunku do ofiar, do osób, które zginęły tamtego dnia. Tak więc to był ten motyw, który mnie najbardziej do tej książki przyciągnął, a nie uważam, żeby był dobrze przedstawiony, dobrze rozwinięty, czy nawet dobrze zarysowany. W ogóle uważam, że jest trochę bez sensu wykorzystany właśnie w tej książce. Ta książka jest również bardzo przewidywalna, tak mi się wydaje. Ten największy plot twist, który się tutaj dzieje, ja przewidziałam w zasadzie, no nie wiem, od której strony książki, ale bardzo wcześnie. I też prawie się wygadałam, niechcąco oczywiście, bo jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam, w poprzednim update'cie i musiałam potem ten moment wycinać, bo stwierdziłam, że brzmi to tak, jakbym już wiedziała, że to się wydarzy, ta konkretna rzecz. Dlatego też właśnie wycięłam ten fragment, bo nie chciałam nikogo naprowadzać ani w żaden sposób spoilerować, kiedy już wiedziałam rzeczywiście, jak ta historia się kończy. Tak więc jest to takie naprawdę typowe czytadło, ale no właśnie, bo mówiłam na początku, że jest to dla mnie taka walka serca z rozumem. Nie mogłam się od tej książki oderwać. Nie wiem, co ona miała w sobie. Ona jest dobrze napisana, jest sprawnie napisana. Tutaj nie mam jakby zarzutów do języka, jakim posługuje się Emily Giffin, ale ja też czytałam kiedyś jakieś inne jej książki, więc wiedziałam, że jest to raczej taka w porządku pisarka. Oczywiście nie jest to nic wybitnego, natomiast czyta się to dobrze. No i powiem Wam szczerze, że kiedy czytałam tę książkę, to czytałam ją głównie rano, bo ja pracuję popołudniami zazwyczaj i po prostu rano mam czas na czytanie. Wieczorami jestem już raczej zmęczona i tego nie robię albo bardzo rzadko. I z żalem odkładałam tę książkę, kiedy wiedziałam, że już jest ten czas, kiedy ja muszę wstać, przygotować się do pracy i wyjść, to naprawdę nie chciałam tej książki odkładać i nie mogłam się doczekać momentu, kiedy do niej wrócę. Także czytało się ją naprawdę zadziwiająco dobrze. No i była dla mnie po prostu taką dobrą rozrywką. Naprawdę przyjemnie mi się ją czytało, przyjemnie mi się przez nią brnęło. Także też nie mogę powiedzieć, że jest to książka, przy której zmarnowałam czas, bo ja teraz szukam w ogóle takich książek. Tak więc jeżeli znacie coś podobnego, wiecie, taki romans, ale nie taki do końca wesoły, pozytywny, nie żadne komedie romantyczne, nic takiego, tylko właśnie taki bardziej dramat, to bardzo chętnie usłyszę Wasze propozycje, bo szukam właśnie takiej książki w tym stylu, która tak totalnie mnie zaangażuje, a jednocześnie będzie pozbawiona tych wad, które ta książka posiada. Także jeżeli znacie coś takiego, to proszę dajcie mi znać w komentarzach, bo naprawdę chętnie sobie coś takiego poczytam właśnie dla rozluźnienia, dla takiego odprężenia się, wychillowania totalnego. No tej książki nie mogę polecić ze względu na te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam, ale zaznaczam, że ja nie lubię tą książkę, to znaczy lubię, to jest może za duże słowo, ale dobrze mi się ją czytało i naprawdę dobrze spędziłam przy niej czas. Także tutaj po prostu nie potrafię, wiecie, wydać takiego wyroku jednoznacznego, bo walczę tutaj cały czas ze sobą jednak. Widzę te wady, natomiast coś w tej książce takiego jest, co mnie do niej przyciągnęło. I to by było w zasadzie na tyle, co mam do powiedzenia na temat Kłamstw od serca, ale zaczęłam jeszcze czytać książkę Wszystkie kolory
moich wspomnień, czyli najnowszą, może nie najnowszą, bo wydawnictwo Winidia wydaje dużo książek, ale jedną z nowszych premier właśnie tego wydawnictwa. To jest książka, co do której ja miałam naprawdę duże oczekiwania. Miałam nadzieję, że to będzie taka bardzo moja książka, wiecie, że ta książka tak w 100% do mnie trafi. Ale niestety póki co tak nie jest. Przeczytałam jakieś 90 stron tej książki jak na razie, więc może nie za dużo, żeby się jeszcze wypowiadać. Natomiast trochę inaczej ta historia przebiega, niż mi się wydawało. W ogóle, jeżeli chodzi o zarys fabuły, to poznajemy tutaj Lee, nastolatkę, której mama popełnia samobójstwo i mamy przedstawione to, jak ona sobie z tym później radzi. Jej mama pochodziła z Tajwanu, tak więc nasza bohaterka jest pół Amerykanką, pół Tajwanką właśnie. I po śmierci mamy leci do Tajwanu, pierwszy raz ojciec ją tam zabiera, aby poznała swoich dziadków od strony mamy właśnie. No i tak naprawdę tyle się tutaj wydarzyło póki co, nic więcej tutaj nie mogę o tej książce powiedzieć. Lee ma też takiego bardzo dobrego przyjaciela, z którym spędza mnóstwo czasu i z którym komunikuje się w taki sposób, że swoje emocje przedstawiają sobie za pomocą kolorów. To znaczy, kiedy coś się dzieje w ich życiu, to zazwyczaj pada pytanie, jaki kolor, i oni kolorem opisują to, co się dzieje. No i powiem Wam szczerze, że ja naprawdę właśnie też ze względu na to, bo to mi się bardzo kojarzy z synestezją, też ze względu na ten motyw wydawało mi się, że ta książka do mnie trafi, że ten styl pisania, wiecie, że to będzie taka historia, którą ja totalnie pochłonę, że być może obiektywnie ona nie będzie nawet jakaś super, ale będzie dla mnie czymś wyjątkowym. No i niestety na razie trochę tak nie jest i trochę jestem tą książką na razie rozczarowana, no ale tak jak mówię, przeczytałam niespełna 100 stron, więc wrócę do Was na pewno z jakimś kolejnym update'em, gdy uda mi się przeczytać trochę więcej, a na razie to by było na tyle, także do zobaczenia w kolejnym klipie. Cześć! Cześć, mamy już niedzielę 17 października, także minęło naprawdę sporo czasu, od kiedy zaczęłam nagrywać tego vloga. Zajęło mi to chyba 2 tygodnie, a dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy chciałabym go opublikować, mimo tego, że nie udało mi się przeczytać książki Wszystkie kolory naszych wspomnień. O książce Kłamstwa od serca Emily Giffin już dużo mówiłam, także tę książkę już odkładam, to jest ta książka, którą w tym vlogu przeczytałam w całości. Natomiast jeżeli chodzi o Wszystkie kolory moich wspomnień, to tak jak mówiłam w poprzednim klipie, jest to książka, która no jakoś zupełnie do mnie nie trafia i zupełnie nie jest tym, czego oczekuję, ale też nie mogę powiedzieć, czego oczekiwałam, bo tak naprawdę sama nie wiem. Tak jak mówiłam, po prostu liczyłam na to, że to będzie książka, która trafi prosto we mnie. I tak się nie stało. Od tamtej pory przez te kilka dni przeczytałam 146 stron, także naprawdę bardzo niewiele. I powiem Wam szczerze, że ja chyba tę książkę na razie odłożę i chyba nie będę jej kontynuować, bo no widzicie, na przestrzeni tego vloga, tych 2 tygodni, przeczytałam tylko te 2 książki, a w zasadzie tą w całości i tej kawałek, bo po prostu ta książka tak mnie przyblokowała. Także okazuje się, że zamiast być taką książką w 100% dla mnie, wpędziła mnie w jakiś taki, wiecie, zastój czytelniczy, także chyba na razie sobie zrobię przerwę od niej, przeczytam coś innego dzisiaj, bo jest właśnie weekend, także mogę sobie usiąść i poczytać, a po tę książkę sięgnę, wrócę do niej, kiedy po prostu przyjdzie na nią lepszy moment. Być może to też nie jest moment dla tej książki z jakiegoś powodu. No nie wiem, jest mi trochę przykro, bo naprawdę liczyłam, że ta książka mi się spodoba. Tak jak mówię, no nie jestem nawet w połowie, więc też ciężko mówić, że już mi się nie podoba, ale nie jest po prostu taka, jak się spodziewałam, że będzie i nie mam ochoty do niej wracać, nie mam ochoty się w tę historię zagłębić jakoś bardziej. Nie przemawia do mnie po prostu póki co. Także na razie ją odkładam i zacznę sobie dzisiaj czytać coś innego. Mam nadzieję, że ten vlog, mimo że jednej z tych książek nie udało mi się przeczytać w całości, mimo wszystko Wam się podobał. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!